Wszyscy uważamy, że dalej święty Jan Paweł II jest obecny wśród nas, jest nadal żywy, bo ciągle myślimy o nim. Pragniemy, aby być człowiekiem dobrym, tak jak był nim nasz Ojciec Święty. I chcemy zarazem wyrazić dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym, mając za przykład świętego Jana Pawła II. Wszyscy byliśmy zauroczeni, zachwyceni postacią, osobą świętego Jana Pawła II. Często pytaliśmy się, skąd bierze tyle sił, skąd u niego jest ten szczególny charyzmat. Pan Bóg obdarzył go już przy poczęciu, można powiedzieć, wielkimi darami, wielkimi talentami, potem które potem on w ciągu swojego życia rozwijał. Można powiedzieć, że od samego początku był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć te odpowiedzialne obowiązki. Do Ojca Świętego ja to tak często dzieciom opowiadam. Przyjeżdżał taki kolega z Wadowic, z pochodzenia Żyd, dlatego mówię, że tutaj Żyd, bo i często podczas obiadu pan Jerzy Kluwer opowiadał o latach spędzonych w Wadowicach. I kiedyś pan Jerzy mówił, że najczęściej chodzimy grać w piłkę z Karolem i my zostawialiśmy go na bramce, bo na bramce jest nudno, prawda? Zwłaszcza jeszcze jak ta drużyna jest lepsza, wszystko dzieje się akcja pod drugą bramką. Ale Karol Wojtowicz wtedy z pokorą pozostało na tej bramce. Ale pan Jerzy mówi, że po pewnym czasie patrzył na zegar, na wieży kościelnej, zostawiał boisko i wracał do domu. Czyli już wtedy wiedział, ile czasu może przeznaczyć na zabawę, a pozostały czas na obowiązki. Kiedyś nam też opowiadał, że Karol mocniejszy, zdolniejszy, pomagał jemu w odrabianiu lekcji, wspólnie odrabiali lekcje. I mówię, po każdym odrobionym przedmiocie Karol szedł do drugiego pokoju. I zawsze go zastanawiało, po co on tam idzie, czy właśnie napić się wody, czy skorzystać z łazienki, czy coś zjeść. Nie zapraszał go, bo tak jak wspomniałem, on był Żydem. Ale mówi pan Jerzy, że kiedyś zobaczył przez otwarte drzwi, jak Karol klęczy i modli się. Czyli po każdym przedmiocie dziękował Panu Bogu i prosił o dary Ducha Świętego, o dar mądrości, o odrobieniu kolejnej lekcji. Często zastanawialiśmy się, skąd brał tyle sił, skąd miał czas na to wszystko. Przede wszystkim z modlitwy całego Kościoła Powszechnego, bo w czasie każdej mszy świętej modlimy się za Jana Pawła II. Wiele ludzi pisało do Ojca Świętego, że ofiaruje nawet swoje życie za Niego, za Jego pontyfika. Cierpienia, modlitwy prywatne, ale także modlitwa osobista. Jan Paweł II bardzo dużo czasu spędzał w kaplicy. On nigdy nie żałował czasu na modlitwę. I potem bardzo zdyscyplinowany. Papież miał taki harmonogram dnia, którego się bardzo ściśle trzymał. Pamiętam kiedyś, już przy końcu swojego życia, bo ja byłem tym sekretarzem ostatnich 10 lat jego życia, kiedy papież już zaczynał coraz bardziej chorować, jeszcze wtedy ukrywał laskę, można powiedzieć, publicznie się z laską nie pokazywał, czy jeszcze dość dobrze chodził, tylko prywatnie, czy przy podejściu do samochodu, ale już na audiencjach, jak przechodził po tych salach, czy na auli, to się laski nie używał, ale już stopniowo ta choroba postępowała. Pewne czynności wykonywał wolniej, więc już tyle ludzi na audiencjach nie przyjął. Wszystkie czynności z prawną toaletą, prawda, potem czy z modlitwami wykonywał wolniej. I kiedyś ksiądz kardynał Dziwisz mówi, może Ojciec Święty by zrezygnował z niektórych rzeczy, bo brakuje nam czasu. Ojciec Święty mówi po chwili, a z czego? No z tego długiego czytania lektur, książek, z tego długiego przesiadywania w kaplicy. Ojciec Święty mówi, nie, bo to mnie trzyma. I trzeba powiedzieć, że ten harmonogram dnia, który miał zawsze,
codziennie realizował. I było tak na przykład nasz ksiądz kardynał Marian Jaworski, był takim bliskim przyjacielem, bo wiele lat pracowali razem na Akademii Teologicznej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Więc on jako jedyny ksiądz kardynał Jaworski mieszkał w apartamentach papieskich. Kardynał na przykład Macharski z Krakowa, czy Glem, czy inni biskupi, jak przyjeżdżali do Rzymu, to mieszkali w sióstrze, w jakimś instytucie teologicznym polskim, a kardynał Jaworski miał jako jedyny ten przywilej. I był do Ojca Świętego zapraszany codziennie na mszę świętą, w większości na śniadanie, a potem raz czy drugi raz w ciągu tygodnia, przepraszam, tak przyjeżdżał na 5 dni, na śniadanie, na kolację czy na obiad. I wtedy mógł Ojcu Świętemu referować, co dzieje się w Kościele, czy na Ukrainie, czy w archidiecezji lwowskiej. Ale nie było tak na przykład, że Ojciec Święty powiedział: to Marianku, dzisiaj o 15, bo Ojciec Święty 3 godziny, co to później chciałem powiedzieć, 3 godziny dziennie przeznaczał na czytanie lektur, książek. Od 15 do 16.30 i od 21 do 22.30. Nie było tak na przykład, no to zamiast czytania książek o 15 przyjdzie, odbijemy kawę, porozmawiamy. Tak jak powiedziałem, ksiądz kardynał Jaworski miał swój czas w czasie obiadu czy w czasie kolacji. Nie było tak, że zrezygnuję z książek, porozmawiamy, można tak powiedzieć, nie? Nie czytanie książek to nie takie ważne, można sobie opuścić raz. On tego nigdy nie robił, czyli właśnie bardzo trzymał takiego grafiku. I dlatego też miał bardzo, bardzo dużo, dużo czasu. I tak jak powiedział, to mnie wszystko też trzyma. Niebo to mnie trzyma, czyli też i taka tężyzna fizyczna, czyli odpowiedzialność, zdolność do poruszania się, do myślenia. Ojciec Święty, chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że nie tylko się modlił, prawda, ale właśnie też umiał cieszyć się życiem i był bardzo odpowiedzialny. Tak jak powiedziałem, nie marnował chwili czasu. On kiedy schodził na audiencję, kiedy przyjeżdżał na parafię, czy w samolocie, on był przeważnie w skupieniu. Pamiętam kiedyś, jak trzeba było coś zapytać, to ksiądz kardynał oczekiwał chwili i mówił: Dziwisz, pierwszy sekretarz, Ojcze Święty, czy mogę przerwać, czy coś zapytać, czy czymś coś zapytać. Pamiętam kiedyś w Indzie zjeżdżamy na dół, Ojcze Święty mówi, już tak później było w ostatnich latach, wszystko mi się myli. Czyli wiedziałem, że ma pewien jakiś tam schemat tych modlitw, ale gdzieś mu się troszeczkę coś tam pomyliło. Wszystko mi się myli. Czyli był człowiekiem, który wykorzystywał każdą chwilę. Może wrócę do tych czytania książek. 3 godziny dziennie. To była literatura, książki z literatury, z historii, z teologii. Zawsze wybierał sobie. Oczywiście nieraz teologię to mógł przechodzić do następnego rozdziału, bo tam niewiele wnosiło coś nowego, ale ksiądz profesor Styczeń i tak samo 3 godziny później od godziny, raczej znaczy 1,5 godziny od godziny 21 do 22.30. Jeden dzień, później już Ojciec Święty, trudniej było mu samemu czytać, więc jeden dzień czytaliśmy my na głos, on słuchał. Jeden dzień miałem dyżur ja, drugi dzień miała się dyżur siostra, ale siostra prezyna mi mówiła, że wcześniej jeszcze, byłem młodszy, kiedy sam sobie czytał książki, to czytał sobie książkę, a siostra na głos czytała mu artykuły z różnych czasopism. Czyli czytał i słuchał, miał podzielność uwagi. I teraz jeszcze wiemy, że taki profesor Styczeń, który objął katedrę na kulu po Ojcu Świętym, mówił, że Ojciec Święty, książki do Ojca Świętego to są tak jak narkotyki. On faktycznie nie przeszedł obojętnie obojętnie obok książki. Wszystkie książki, które otrzymywał, czy to pocztą, czy na spotkaniach, trzeba było później w domu przedstawić mu do oglądu. Ojciec Święty dobrał tą książkę, patrzył mu, tak to zostawiamy tutaj u mnie, tą dajemy do biblioteki, tą dajemy do Kastel Gandolfo, bo po Kastel Gandolfo będzie więcej czasu, żeby je przeczytać, przeglądnąć. I dlatego też Ojciec Święty nie miał nigdy problemów, nigdy nie szedł z jakąś taką trwogą czy zaniepokojeniem na spotkania z różnymi ludźmi z różnych dziedzin życia, czy kościoła, polityki, czy kultury, czy sportu, różnych dziedzin, dlatego, że był bardzo człowiekiem oczytanym, chłonnym wiedzy.
Oprócz tego, że codziennie czytał te 3 godziny, to każdego poniedziałku przychodziła siostra Urszulanka Czarna, siostra Emilia Erlidek, której dawał kilka książek do streszczenia. Później poniedziałek przychodziła ze streszczeniem tych książek, jeszcze była chwila rozmowy. Wiecie, święty mówił zawsze, jak ona mi to dobrze robi. Czyli widzimy, jak był chłodny wiedzy. Potem, jak byłem w kolegium, jak na studiach byłem w Rzymie, mieszkałem w kolegium międzynarodowym, czyli księża z różnych krajów. I czasami koledzy mówili, że papież chyba tych wszystkich encyklik sam nie pisze, bo myśmy nawet nie nadążali tego wszystkiego przeczytać, prawda? Trudno mi wtedy było coś powiedzieć, bo tak jak wszyscy inni, czasami chodziłem na Anioł Pański, czy na audiencję jakościową, też stawałem na placu świętego Piotra i spoglądałem w to okno, gdzie Ojciec Święty się ukazywał na Anioł Pański, kiedy się z nami modlił. Też nieraz byłem tak zaciekawiony, jak to życie tam wygląda, w tych apartamentach papieskich. Ale potem, kiedy przyszedłem, to właśnie mogłem zauważyć, jaki to człowiek wielkiej pracy. I do każdej homilii, do każdego kazania Ojciec Święty zawsze pisał treść teologiczną. Czyli półtora strony, 2 strony. A potem, jeśli już jechał na jakieś pielgrzymki międzynarodowe, czy gdzieś na parafie, czy jakieś inne spotkania, to już w sekretariacie stanu, tam w różnych dziedzinach, dopisywali, czy historie, czy potem jakieś takie wydarzenia związane z tym wydarzeniem, raczej opisy, czy z parafią, czy z historią. Natomiast treść teologiczna do homilii była przypisana zawsze przez Ojca Świętego. I robił to z wielkim wyprzedzeniem. Ojca Świętego, tutaj w wywiadzie mówiłem Pani, że nie było nigdy zdenerwowania, nie było nigdy jutro, bo coś potrzebuję, musicie mi przygotować i napisać. Ojciec Święty homilię na Boże Narodzenie pisał już w październiku, 2 miesiące wcześniej. Był później czas, żeby to przetłumaczyć, prawda, na język włoski. Potem ona była jeszcze obrabiana, prawda, tam coś dopisana. Później wiemy, że te homilie trzeba dać dla dziennikarzy w różnych językach. Więc był zawsze czas, tak samo współpracownicy, można powiedzieć, w ministerstwach, czy w tych mniejszych sekretariatach, oni byli zawsze spokojni, bo nigdy nie było coś, że trzeba w ostatniej chwili i tutaj teraz musimy pracować w dzień i w nocy. Właśnie był bardzo zdyscyplinowany. I Ojciec Święty właśnie pisał te wszystkie rzeczy sam. Ten czas miał od godziny 9 rano do godziny 11, 10:30, bo potem się przygotowywał do tych audiencji oficjalnych od 11 do pół do drugiej, ale tak o 10:30 jeszcze szedł właśnie na modlitwę przeważnie też różańcową. Pisał sobie to sam, a potem już było mu trudniej pisać i od 97 roku zaczął dyktować. Początkowo ja to pisałem, później przychodził taki ksiądz, prałat z polskiej sekcji. Ojciec Święty mówił, że gdybym wiedział, że ta forma jest lepsza, to bym zaczął wcześniej, ale wtedy byśmy nie mieli rękopisu. I co trzeba powiedzieć, że wszyscy mówili, jak Ojciec Święty powiedział homilię nawet z pamięci, gdzieś taka spontaniczne jakieś przemówienie, bo przeważnie były czytane, bo to potem wiemy, że dziennikarze wyłapują każde słowo, czy jak dyktował, to wszyscy mówili, nie trzeba było tam doprawiać prawie nic, żadnej stylistyki. To było wszystko pięknie napisane, logiczne, czyli już miał tę łatwość, prawda, ten dar też przemawiania i pisania. Później, co jeszcze tam powiedzieć? Niektórzy właśnie mówili, że święty już jest słabszy, prawda, że na pewno nie pisze tych wszystkich rzeczy. Katechezy środowe to są długie katechezy. To już byłoby mu trudniej napisać, ale on wiedział, jaką tematykę w danym roku chce podjąć i zapraszał profesorów z danej dziedziny, spotykał się z nimi, mówił, że chciałbym o tym teraz na katechezach środowych audiencjach mówić, czy mogliby mu przygotować projekty takich katechez. Potem one przychodziły, Ojciec Święty sobie czytał, uzupełniał i zatwierdzał.
stał przed tą harmonogramą. Ojciec Święty miał właśnie ten taki dar dobrego odpoczynku. Myślę, że tak początkowo to mówią, że nie spał dłużej niż 5 godzin, potem jednak od 23, można powiedzieć tak, do 6, czyli 7 godzin, jak już był starszy, to 7 godzin było tego odpoczynku. Czyli wiemy, że tak jak niektórzy mówią, że już później właśnie nie, może na pewno nie był sprawny tak bardzo intelektualnie, ktoś inny robił. Tryptyk rzymskiego na pewno ojciec prowincja będzie o tym mówił. Wiemy, że został napisany w 2000 roku, prawda? Tak. I pamiętam, kiedy też to wszystko jest napisane ręcznie i ojciec święty, kiedy już ukończył ten tryptyk, pamiętam, kiedyś wtedy tak powiedział: długo z tym chodzimy. Długo z tym chodzimy, prawda? Też to napisał, potem zaprosił takich jeszcze kolegów swoich, poetów z Krakowa, też im dał doglądu, ewentualnie jakieś poprawki, ale mówił: długo z tym chodzimy. Czyli można powiedzieć, że do końca życia był bardzo sprawny i intelektualnie, umysłowo. Może tutaj teraz tak zejdę troszeczkę na bok. Tydzień temu był zjazd przewodniczący Konferencji Episkopatu Europy z okazji 50-lecia ich jubileuszu. Byłem też w Rzymie i odwiedziłem Ojca Świętego, znaczy byłem zaproszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, który ma 94 lata. Ostatni raz byłem u niego chyba 2 lata temu, bo była ta pandemia, nie jeździłem i wydawało mi się, że on już wtedy jest taką większą kruszynką, bardziej pochylony, ale teraz go widziałem w bardzo dobrej formie, jeszcze bardzo dobrze mówi. Byłem u niego 2 godziny 15 minut, rozmowa, potem do ogrodu watykańskich narożaniec, potem jeszcze kolacja. Bardzo też sprawnie, intelektualnie, wiele się rzeczy pytał, o wielu rzeczach jeszcze rozmawiał. I właśnie też podobnie było z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Do końca był bardzo sprawny intelektualnie, świadomy swojego życia. I do końca właśnie ten taki harmonogram dnia wykonywał. To myślę chyba, że tyle, potem jak będą jakieś pytania, to jeszcze coś wam powiem. Czyli Ojciec Święty był bardzo takim człowiekiem zdyscyplinowanym, człowiekiem głębokiej wiary, ciężkiej pracy, ale też przede wszystkim człowiekiem właśnie potrafił zawsze każdego docenić, wysłuchać cierpliwie, umiał podziękować. No i też miał, tak jak wspomniałem, te wszystkie talenty. Na pewno i wielkim intelektualistą, ale ta dusza aktorska też jemu pomagała w jego codziennej posłudze, w tym kontakcie, dialogu z wiernymi, z tymi ludźmi, z którymi się spotykał. Zresztą już to zademonstrował na samym początku pontyfikatu, kiedy powiedział: jeśli zrobię błąd w waszym, w naszym języku, to mi poprawcie. Czyli od razu sobie chwycił całą Italię, prawda, bo powiedział: waszym, w naszym języku. I tutaj, prawda, już Ojciec Święty miał ich wszystkich w kieszeni. Mógł zabrać, dziękuję za to.